Siemanko, tu Mariusz Stępiński. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, gdzie mnie gonią po ulicach i biorą za Jamesa Rodriguez'a, to oglądajcie Bez Ściemy. Dawaj! Czy uważasz, że wykorzystałeś w pełni swój piłkarski potencjał? Ciężko na ten temat powiedzieć. Myślę, że w większości tak. W większości tak, bo nigdy nie byłem piłkarzem z ogromnym talentem. Myślę, że też przez to, że bardzo późno zacząłem grać w ogóle w piłkę, bardzo późno zacząłem się szkolić profesjonalnie. To znaczy? To znaczy w wieku 11 lat, gdzie tak naprawdę w Błaszkach nie było profesjonalnej szkółki piłkarskiej. I myślę, że gdzieś tam te takie braki w koordynacji, braki techniczne wynikały też z tego, że nie zostałem odpowiednio poprowadzony w tym młodszym wieku, kiedy rzeczywiście to dziecko wszystko chłonie jak gąbka. Te umiejętności techniczno, nie techniczno-taktyczne, tylko czysto techniczne i taką koordynację ruchową. Ale myślę, że jeżeli nie w całości, to na pewno w 90% wykorzystałem swój potencjał piłkarski. Bo jest takie pytanie, ono jest trochę prowokacyjne. Pyta nasz widz, co się stało, że się stało? W wieku 21 lat jechałeś na Euro, a w wieku 29 lat grasz na Cyprze. Uważasz, że się stało, czy nie? No wiesz, no to jest takie podejście ze strony polskiego kibica, kiedy tak naprawdę kiedy jesteś na Cyprze, twoja kariera tak naprawdę jest zepsuta. No. Że to hobby league, takie przekonanie jeszcze sprzed wielu. Wiesz, zapraszam na mecz, niech przyjedzie, niech zobaczy, jak to wygląda, jak ta liga wygląda i tak dalej. Dlatego oczywiście były oferty powrotu gdzieś tam do Włoch, lub kiedy odchodziłem na Cypr, były oferty, ale po prostu w tym momencie, w którym odszedłem tutaj, zdecydowałem, że chcę czegoś innego, chcę w końcu grać o jakiś tytuł, chcę coś wygrać, a po prostu byłem za słaby, żeby jakaś top drużyna z Serie A czy z Ligą mnie wzięła w swoje szeregi i żebym mógł walczyć o tytuły. Po prostu na zakończenie kariery też chcę mieć w swojej gablocie coś i nie ukrywam, że też chciałem grać w europejskich pucharach, bo nigdy do tej pory nie miałem okazji i chciałem też tego doświadczenia. Pyta jeden z naszych widzów, jako mieszkaniec Cypru, czy masz kilka tipów dla Polaków, jak sobie z tymi temperaturami radzić, bo ty jesteś do tego przyzwyczajony, że tam 40-35 stopni na termometrze. Dużo wody pić, nie piwa, tylko wody. Pić to trzeba umieć. Myślę, że do takich temperatur można się przyzwyczaić, bo na Cyprze jest przede wszystkim też dużo większa wilgotność powietrza, co powoduje, że odczuwalna temperatura jest dużo większa niż jest w rzeczywistości. Generalnie problem jest tylko połowa lipca, teraz kiedy wrócimy, sierpień i połowa września albo cały wrzesień. Wtedy to jest jedyne półtora, dwa miesiące, kiedy ten problem się pojawia. Wtedy trenujemy o godzinie 19 zazwyczaj. Jak to słońce już zachodzi, nie pali tak, to wtedy rzeczywiście jest do wytrzymania. Ta wilgotność powietrza zostaje, jest duchota, ale nie ma słońca, więc można śmiało trenować. Jaka jest twoja ulubiona cypryjska potrawa? Woda z lodem i z cytryną. Nie, Cypryjczycy słyną z robienia takich jakby szaszłyków. Oni mają takie grille, kiedy to mięso się obraca i to się nazywa suwla. Suflaki greckie? No coś takiego, ale te kawałki mięsa, suwlakia to jest, te kawałki są mniejsze mięsa, a suwla te kawałki są większe i tam jest i baranina, i jakiś tam kurczak, i wieprzowina. Chyba to jest takie moje ulubione. Dobra kuchnia? Wbrew pozorom więcej mięsa jedzą Cypryjczycy niż ryb, co jakby jako wyspa jest trochę dziwne, ale taka jest prawda. Może jest trochę ciężka na pewno i nie można sobie pozwolić codziennie w naszym zawodzie, żeby korzystać z kuchni cypryjskiej, ale dobra, nie taka jak włoska, ale dobra. Transfer do którego klubu uważasz za najważniejszy w swojej karierze? Przejście do ruchu z
punktu widzenia takiego wystrzelenia i zaistnienia za granicą. Też cię do życia trochę to przewróciło, nie? Dokładnie, no to myślę, że zdecydowanie ruch. Potem bardzo ważnym transferem było przejście do Kiewo, bo poznałem Włochy, bardzo dobrze się czułem w Kiewo i tak dalej. No i zmieniło tak naprawdę moje życie, że dzisiaj jestem tak związany z tym krajem. Dlatego... Właśnie, mało kto wie, że ty masz dom nawet w Weronie, czy w okolicach Werony? W Weronie, w całym centrum. No tak. Często tam się pojawiam. Także mogą cię polscy turyści, bo tam sporo polskich turystów, spotkać na ulicach Werony. Powiem ci, że ze dwa razy, nie wiem, czy to był Polak, na pewno nie, szedłem główną ulicą Via Mazzini w Weronie i tak dalej i ktoś biegnie za mną. Byłem ze znajomym wtedy, Włochem, i zatrzymuje mnie: James, can we take a picture? Ja mówię, nie jestem Jamesem Rodriguezem. Nie kłam, zrób sobie ze mną zdjęcie. Mówię, nie jestem, daj mi spokój, nie jestem Jamesem. Jestem Mariusz Stępiński, jak chcesz coś mogę sobie zrobić jako Mariusz Stępiński. No i chłop nie chciał uwierzyć, że nie jestem Jamesem. Myślał, że po prostu chcę go gdzieś tam zwabić, ale... Co, w końcu skusił się na selfie z Mariuszem? Czy... Nie, w końcu dał mi spokój, ale no, musiałem go długo przekonywać, że nie jestem Jamesem. Generalnie jest mega dużo pytań od kibiców Widzewa. No i jest jedno, które się po prostu powtarza. Czy i kiedy wrócisz do Łodzi, do Widzewa? Czy, no to nie jest jakby problem. Pytanie jest... Kiedy? I myślę, że ten no jest moment, też takie pytanie, kiedy masz zamiar wrócić? Myślę, że ten moment na pewno coraz bardziej się przybliża, kiedy chciałbym, żeby to się stało. Z Omonią mam jeszcze 2 lata kontraktu i zobaczymy, co się dalej wydarzy. Będę miał 31 lat. Nie wiem, zobaczymy kiedy. Ja też tego nie wiem. Jeżeli bym wiedział, bym z pewnością na to odpowiedział, bo to jest klub, który mam w sercu. Ale chcesz tam wrócić jeszcze? Tak, jak najbardziej. Chciałbym bardzo. Jest takie pytanie, czy nie boisz się przegapienia tej chwili, w której mógłbyś coś znaczącego dać Widzewowi? No, kiedyś powiedziałem takie zdanie, że chciałbym wrócić do Widzewa, kiedy będę jeszcze w wieku, w którym mogę rzeczywiście dać coś Widzewowi. Ale okej, nie jestem młody, ale nie jestem też... Jestem w tym momencie w najlepszym wieku dla piłkarzy. Gdzieś tam pomiędzy 28 a 33 lata to ten wiek jest wtedy optymalny do grania w piłkę, bo jesteś gdzieś tam rozwinięty na tyle już mentalnie, masz duże doświadczenie, a tym samym fizycznie jesteś jeszcze w dobrej kondycji, także myślę, że jeszcze parę lat grania przed sobą mam, jeżeli zdrowie pozwoli. Z jakim numerem będziesz grał w Widzewie i nasz widz pyta w tym sezonie, no ale rozszerzmy to, jakbyś wrócił, to z jakim chciałbyś grać? Pewnie z 9, bo to był zawsze mój ulubiony numer i zawsze, kiedy tylko był wolny, to brałem 9, także pewnie z tym numerem. Ale czy będzie wolny, czy w ogóle ta sytuacja dojdzie do skutku, nie wiem tego, nie jestem prorokiem. Jak to jest, że zagrałeś tam ile? 30 meczów? 20 meczów? Nie no, za 40 zagrałem. 5 bramek. Za te 5 bramek tak cię kochają? Kurwa, jak tam z ławki tylko wchodziłem. Miałem 16 lat, 17. No, ale powiem ci, że naprawdę jest tutaj... No, ale wiesz, ja miałem 10 lat, zacząłem jeździć na Widzew, jeździłem i chodzę na zegar i tak dalej. No, no to... właśnie, bo ty byłeś takim chłopakiem trochę jak Kacper Tobiasz w Legii, nie? Chodziłeś najpierw jako kibic, a później trafiłeś do drużyny. Dokładnie. Nienawidzili mnie kibice, kiedy odszedłem, ale gdzieś tam po czasie też to się okazało, że był na tyle syf w tym klubie, że trzeba było uciekać, jeżeli myślało się o rozwoju piłkarskim i... No w tym czasie byłem gdzieś tam znienawidzony. W ogóle był jakikolwiek kontakt z Widzewa, odkąd odszedłeś z Widzewa? Nie, nigdy nie było kontaktu, no bo myślę, że ze względów moich kontraktowych gdzieś tam Widzew nie stać na to, żeby mnie wykupić z Omonii w tym momencie, nie stać na transfer gotówkowy Widzewa. Nie było takiego momentu, kiedy odszedłem z Widzewa, że byłem wolnym zawodnikiem tak naprawdę zawsze. Były to 2, 3, 4 lata kontraktu. Czy miałeś kiedykolwiek ofertę z Legii? Tak, 4 razy. 4 oferty z Legii miałeś? Pierwszą ofertę miałem, kiedy szedłem do Widzewa jako 15-16 latek. Nie wiem, czy 4.
Drugą ofertę miałem, kiedy odchodziłem z Widzewa i poszedłem do Norymbergi. Trzecią ofertę miałem, kiedy poszedłem do Kiewo na wypożyczenie z Nont. No to trzy chyba były takie konkretne, że były rozmowy z moim menadżerem, w sensie zapytanie. I czwarta chyba jeszcze w międzyczasie gdzieś tam, czwarty raz coś tam się pojawił. No ale nigdy nasze drogi się nie spotkały. Dlaczego? Kiedy te oferty się pojawiły, moim zdaniem na tamten czas, w których te oferty były, Legia nie była najlepszą opcją i wybrałem inne opcje, dlatego tak to się potoczyło. No a te kibicowskie, jakieś takie przekonania twoje, no bo ty jesteś takim prawdziwym kibicem Widzewa, z krwi i kości, nie? A wiadomo, jakie są relacje między Widzewem a Legią. Nie ma co ukrywać, że zawsze mi było dużo bliżej do Widzewa niż do Legii. No i nie wiem, czy bym się tam do końca dobrze czuł, tyle mogę powiedzieć. Jak wspominasz pobyt w Wisełce i dlaczego odszedłeś? Czy była w ogóle perspektywa twojego dalszego grania pod Wawelem? No odszedłem, to jest bardzo, bardzo proste pytanie. Odszedłem dlatego, że byłem na wypożyczeniu tam i jakby nie było chęci powrotu na wypożyczenie. To był w ogóle taki czas, że zbytnio nikt mnie nie chciał w polskiej ekstraklasie. Gdzieś tam byłem oferowany do Śląska. Kiedy Śląsk wziął Kamila Bilińskiego. I to był taki czas, kiedy nie grałem w Norymberdze i rzeczywiście mało klubów było chętnych do wzięcia mnie, jakby, powiem w cudzysłowie. I zdecydował się Ruch Chorzów wtedy i poszedłem do Ruchu, poszedłem tam, gdzie mnie chcieli. Jakby się ktoś inny odezwał, to byś pewnie mógł spokojnie w Krakowie kontynuować karierę. No pewnie tak, chociaż na ten moment to nie była zbyt dobra opcja dla mnie, bo tam był Paweł Brożyk, który strzelał bardzo dużo bramek, ale to był dla mnie taki ostatni dzwonek, żeby iść gdzieś i zacząć grać, albo w prawo, albo w lewo, no bo ja w Ekstraklasie tak naprawdę na tamten czas nie zaistniałem zbytnio, w Wiśle grałem tylko na boku pomocy, strzeliłem dwie bramki przez cały sezon, co napastnika nie jest zbyt fajnym osiągnięciem. Dlatego musiałem gdzieś iść, gdzie mam realną szansę na granie. I pojawił się Ruch i dobrze wyszło. Czy zagrałbyś w Wiśle w pierwszej lidze, jeśli otrzymałbyś taką propozycję? Myślę, że na ten moment w ogóle nie jest to możliwe, nie jest to realne ze względów jakby ze względów moich kontraktowych, także ciężko mi na to odpowiedzieć, bo nie jest to w tym momencie realne. Czy była oferta z Lecha Poznań? Tak, kiedyś na pewno była. Właśnie wtedy przechodziłem do Widzewa. Na pewno wtedy. A była jeszcze raz, takie było poważne zapytanie, kiedy byłem w Ruchu Chorzów po rundzie jesiennej, zimą. Było też poważne zapytanie. Ale wtedy ja zdecydowałem, że chcę jeszcze pół roku zostać i potem latem zobaczymy, co się wydarzy. No ale mówię, wtedy też nie doszło to do skutku, no bo były jakieś inne, wtedy latem się pojawiło Nont i chciałem znowu wyjechać za granicę. Było takie pytanie, czy uważasz, że Ruch rozpędził twoją karierę? Tak, no oczywiście, no to było przełomowy moment w mojej karierze tak naprawdę, bo przechodziłem do Ruchu z myślą, żeby podpisać, dlatego jakby Norymberga chciała jeszcze ze mną przedłużyć kontrakt i dalej wysłać mnie na wypożyczenie, ale jakby nie chciałem. W Ruchu zarabiałem 4 razy mniej niż w Norymberdze. Ale po prostu postawiłem na swój rozwój i podpisałem z Ruchem 3-letni kontrakt. I po prostu w mojej głowie było to, że chcę przejść, zacząć grać, złapać rytm i tak dalej. A to się tak szybko potoczyło, że spędziłem tylko rok czasu i z powrotem wyjechałem za granicę. Także jak najbardziej, to nic nie rozpędziło tak mojej kariery jak Ruch. Czy po zakończeniu kariery trenerka w Piaście Błaszki? Poważne, może na początku jakiś poważne mecz. Pytanie. Może na początku jakiś mecz w Piaście Błaszki. Nie zagrałeś w juniorach żadnego? Grałem w juniorach. No, ale w seniorach nie masz?
senioranie. Nie, 13 lat poszedłem do... Honorowo wrócisz, żeby zagrać ten jeden w... Jak wiesz, Łukasz Piszczek wrócił do Goczałkowic, masz dobry wzorzec. Słuchaj, nie mam z tym problemu. Ja generalnie lubię grać w piłkę nożną i lubię to... Kiedy jestem zdrowy, sprawia mi to przyjemność, więc nie widzę problemu, że w wieku 38-39 lat przebiorę się i wyjdę zagrać w Peście Błaszki. Nie mam z tym problemu. Jaka to jest teraz liga? Śledzisz ich w ogóle? Okręgówka. No to kurde. No, otarliśmy się o spadek. Poważny poziom. Otarliśmy się o spadek. Miejmy nadzieję, że w tym sezonie będzie lepiej. Jest pytanie, jak to jest mieć brata, który też gra zawodowo w piłkę i jak wtedy planujesz swoją karierę? Chodzi o twojego nie brata Patryka Stępińskiego. Może mój brat Krzysztof, pozdrawiamy Krzysztofa. Może grał kiedyś, ale ja nie powiedział ci o tym. Zawodowo, a ja niczym, o niczym nie wiem. A Patryk to nie mój brat. Twój nie brat Patryk Stępiński. Oczywiście, przyjaźnimy się, mamy ze sobą super kontakt i tak dalej, bo tak naprawdę od 13 roku życia spędzaliśmy czas razem. Zawsze w I on tej też samej jest klasie. Z Łodzi. On też jest z Łodzi. On jest czysto znaczy, z Łodzi. On jest ja z Łodzi, jestem, z Łodzi, tak. Tak, ładnie. Także, urodził się chyba nawet w Łodzi. Tak. Także no i muszę zmartwić tutaj zadającego pytania, że jeżeli mam na myśli Patryka, to nie jest to mój brat, tylko mój dobry ziomek. Pozdrawiamy. A Krzysztofa pozdrawiamy, oczywiście. Najlepszy kumpel z szatni z czasów Widzewa Łódź? Patryk Stępiński. Twój nie brat Patryk Stępiński. No, oczywiście. Macie do dzisiaj kontakt? Tak. Czy odliczałeś skalpy największych marek w Serie A? Bo był taki moment, że faktycznie kilka takich fajnych bramek strzeliłeś fajnym markom, o tak. No prawie wszystkim chyba. Teraz myślę to Juve, Napoli, Milan, Inter, Roma. Roma. He's the best Polish striker. The best. Tak. Inomonia. The best. Bo tylko jeden jest. Smakują te bramki inaczej? Jak nie, to w ogóle? Ja jestem typem napastnika, co... Bierze wszystko? Dla mnie, jak sieć się rusza, to jest najważniejsze. Czy to jest do pustej z metra, czy z 30 metrów. Bramka jest bramka, jak dla mnie. Wiesz, większość tych meczów przegraliśmy, w których strzelałem te bramki większym firmom. Nawet kiedy Juventusowi przegraliśmy w 94, Napoli w 94. Z Interem strzeliłem, przegrywaliśmy 2-0 na 2-1. Także no wiesz, to są takie mieszane uczucia. Strzelasz bramkę, ale co z tego, że strzelasz bramkę, jak przegrywasz mecz, tam trzeba było łapać punkty do utrzymania, a nie myśleć o tym, czy strzeliłem Interowi, czy Napoli. Nie jest tak, że wracasz do domu i mówisz, ale Juventus. Wiesz, indywidualnie dla napastnika zawsze to jest osiągnięcie strzelić bramkę, ale tak naprawdę na samym końcu najbardziej cieszą cię drużynowe osiągnięcia, a nie te indywidualne, także... Nie było to nic wielkiego. Najlepszy piłkarz, z jakim kiedykolwiek grałeś? A w drużynie, tak to rozumiem. No, to pewnie w reprezentacji Robert i gdzieś tam Piotrek Zieliński. To dwóch takich piłkarzy najlepszych. W klubie? W klubie, jeżeli chodzi o takie umiejętności czysto techniczne. Uważaj, bo Rafał Augustyniak będzie to oglądał. Nie, on nie był, ale nawet by się nie obraził na to. August, że nie był najlepszym. Myślę, że bardzo duże umiejętności miał Amin Harit, kiedy byłem w Nantes. Bardzo dobrym piłkarzem, kiedy byłem w Norymberdze, był naprawdę w dobrej formie wtedy Josip Drmić. W Hellasie myślę, że nie ofensywny piłkarz, ale Amrabat robił wrażenie. A twój wzór napastnika? Najbliżej jest do Roberta tak naprawdę, bo Borodak i tak dalej, gdzieś tam styl gry na pewno podobny, taka czysta dziewiątka. W młodych latach, znaczy dalej jestem młody, ale... Powiedział senior Stępiński. Kiedy byłem młodszy, bardzo lubiłem Didiera Drogbę, także myślę, że on... Taki napastnik z prawdziwego, taka dziewiątka, których chyba coraz mniej jest teraz. Miałeś jakieś fajne, ciekawe oferty, z których nie skorzystałeś, a po latach trochę żałujesz, że się temat nie rozwinął, że podjąłeś taką, a nie inną decyzję?
Nie, ja chyba zawsze chwytałem wszystko to, co jest do wzięcia i uważałem, że trzeba korzystać z tego, co ci daje życie. Oczywiście miałem oferty, kiedy byłem, jakby uważano mnie za duży talent poprzez też grę w młodzieżowych reprezentacjach Polski, czy z Torino, czy z Interu do Primavery, ale to wszystko były oferty do Akademii, więc ciężko nawet o nich mówić.